Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Z mocy prawa dotychczasowe użytkowanie wieczyste z pierwszym dniem bieżącego roku zostało przekształcone w prawo własności. Ta zmiana dotyczy jednak tylko gruntów mieszkaniowych. Działki pod garażami czy budynkami użytkowymi są spod ustawy uwłaszczeniowej wykluczone. W Suwałkach mamy oczywiście sporo tych gruntów z przeznaczeniem jako grunty mieszkalne. Gmina miasto Suwałki ma prawie 60 hektarów gruntów. Osoby fizyczne mają 28,3 hektara. Spółdzielnie mieszkaniowe mają 31,5 hektara. Natomiast Skarb Państwa gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, zajmowanych na cele mieszkalne, jest znacznie mniej, bo tylko 4,3 hektara. Nowy właściciel zobowiązany jest jednak za prawo własności zapłacić. Miasto proponuje bonifikatę. Nie wiem, czy spotkają się z większym zainteresowaniem ze strony właśnie tych, którym przypisano to prawo użytkowania wieczystego, bo jak przeanalizujemy prawo, no to generalnie to przekształcenie już nastąpiło, prawo użytkowania wieczystego we własność. Trzeba teraz tylko przez 20 lat wnosić tą opłatę roczną. Ta z kolei nie będzie już waloryzowana. Przez 20 lat można ją spłacać w niezmiennych ratach. Alternatywą jest wcześniejsza zapłata z zastosowaniem bonifikaty. Czy warto się nad wcześniejszym wniesieniem opłat pochylić? Ustawa przewiduje bonifikaty. Dyskutowaliśmy też na temat bonifikat, które miały być zastosowane dla gruntów komunalnych, mieszkaniowych. I przygotowaliśmy projekt uchwały Rady Miejskiej, który stanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej, identyczny z rozwiązaniem ustawowym w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa. Wysokość bonifikaty zależna będzie od momentu zapłaty za przejęty na własność grunt. W pierwszym roku po przekształceniu miasto odliczy nam z należności aż 60% wartości gruntu. Z każdym rokiem bonifikata będzie malała o 10%, by w siódmym roku po przekształceniu zniknąć. Finansiści ratusza pokusili się nawet o obliczenie rentowności opłaty, jaką nowi właściciele obowiązani będą wnieść. Jeżeli posługujemy się odpowiednio rentownością, tak jakby w biznesie, to jeszcze w pierwszym, drugim, trzecim roku opłaca się nam spłacić tą roczną opłatę użytkowania wieczystego, bo w dalszych latach absolutnie. Ja mam tutaj właśnie wyliczone rentowność zapłacenia z góry za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. W pierwszym roku jest to 12,8%, czyli można powiedzieć, jest przedsięwzięcie opłacalne, ale trzeba mieć pieniądze oczywiście, nie? Żeby to dokonać. W drugim roku 9,4, w trzecim roku 6,9. I tak kolejno aż do ostatniego, szóstego roku po przekształceniu, gdy rentowność wyniesie zaledwie 1,5%. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie ze strony tutaj użytkowników wieczystych.
spółdzielni mieszkaniowych, osób fizycznych, osób prawnych. W skali miasta wpływ do kasy ratusza z tytułu opłat za dotychczasowe użytkowanie wieczyste to 832 tysiące złotych rocznie. Jeśli nikt na opłatę z bonifikatą się nie skusi, tyle pieniędzy będzie wpływało rokrocznie do miejskiej kasy przez najbliższe 20 lat. Gdyby nieruchomości te miejskie w użytkowaniu wieczystym zostały wszystkie wykupione z bonifikatą 60%, to wtedy suma opłat przekształceniowych, która by została tutaj wpłacona do miasta, by wynosiła 6 milionów 662 tysiące złotych. Jeżeli by nikt nie przystąpił do wykupu, to wtedy te 832 tysiące razy 20 lat to jest 16 milionów 657 tysięcy złotych. A wybór należy do nowych właścicieli.